Cześć, dobry wieczór. Etap 15 Vuelty i piękne zwycięstwo Jaspera Philipsena. Następny młody zawodnik, 22-letni, wygrywa etap Wielkiego Turu w naprawdę świetnym stylu. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w kolarskim świecie. Vuelta już zmierza do końca. Jeszcze tylko 3 etapy. Piątek górzysty, sobota góry i niedziela kryterium w Madrycie. Co to będzie? Dzisiaj miało się dziać, albo podejrzewaliśmy, że może będzie się dziać, ale słuchajcie, straszna pogoda, paskudne warunki i ucieczka dnia prawie dojechała do mety. Została skasowana, faworyci znów czekali. Chyba był za silny wiatr, żeby próbować coś ugrać dla siebie. No tak to jest, czekamy, no i... Nie wiadomo, albo jutro Ineos i Education First nas zaskoczą, albo czekamy do soboty i będziemy sprawdzali prognozy pogody, co się będzie działo na Kowatii i na dojeździe do Kowatii. Tymczasem dzisiaj strasznie ciężki dzień w pracy, deszcz, wiatr, zimno, po prostu fuj, naprawdę paskudnie. Pojawiały się komentarze, że co to się działo, że na Giro pod koniec wyścigu był zaplanowany bardzo długi etap, była podła pogoda i kolarze postanowili protestować. Na Vuelcie podobne warunki, podobna sytuacja. No i pojechali i w sumie całkiem fajnie się pościgali. Może słuchajcie, tego nikt nie powie wprost, bo wszyscy chcą utrzymywać dobre relacje, bo tutaj dyrektor Giro d'Italia straszy drużyny Jumbo Visma i Education First jakimiś pozwami w ogóle o utracone zyski, straty na wizerunku i tak dalej. Może na czym Giro faktycznie po pierwsze było przesadzone, jeżeli chodzi o poziom trudności. Może faktycznie wszyscy byli zmęczeni tą walką o zachowanie zdrowia i tymi jakimiś problemami z zakażeniami z COVID-em i z tymi różnymi niedoskonałościami. No. Podobno wszystko wskazuje na to, że protokół sanitarny ASO, czyli organizatora i właściciela Tour de France i Vuelty, jest lepszy, lepiej działa. I może dlatego zawodnicy stwierdzają, no, że mimo, że są wszyscy wymęczeni sezonem. Słuchajcie, jest listopad, a oni jeszcze jadą w Wielkim Turze i ścigają się każdego dnia. Więc wszyscy mają prawo być zmęczeni, a dzisiaj mimo tego pojechali. Była duża ucieczka dnia, jakby taką główną postacią był Kilian Martin. Zbierał sobie punkty, próbował po raz kolejny wygrać etap. Nie udało się, ponieważ w końcówce peleton przyspieszył. Drużyny sprinterów, w tym Bora Hansgrohe, wzięły się do pracy. No i skasowały tą ucieczkę. W takich warunkach jednak peleton ma większą siłę, nawet jeżeli ucieczka jest zdeterminowana, no to wymęczona, wymarznięta, a w peletonie więcej świeżej krwi. No i dogonili. Końcówka bardzo ciekawa, z takim znowu technicznym podjazdem, nie tak stromym jak dzień wcześniej, ale znowu trochę zakrętów, lekka górka. Jednak ścigali się tam sprinterzy, Pascal Ackermann, Michael Morkow i Jasper Philipsen. Jasper Philipsen ma 22 lata, był najszybszy. Słuchajcie, jak ten chłopak się cieszył, jak ten chłopak był wzruszony, naprawdę, prawie płakał, albo nawet nie prawie, on płakał za linią mety, bo to jest jego wielki sukces. On jest bardzo młody, zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. No i zobaczymy, co będzie, tak? On na tej Vuelcie już dobrze jechał, tak? Już był drugi, na czwartym etapie był drugi. Teraz pokonał nie byle kogo, bo pokonał Pascala Ackermanna, czyli topowego sprintera. I no, to jest wielka rzecz. Też bym płakał, naprawdę też bym płakał, bo po takim ciężkim dniu, pod koniec Wielkiego Turu, 22 lata i wygrywasz etap. Świetnie, naprawdę no, obserwujemy kolejna nowa krew, nowy kolarz, nowe nazwisko. No, patrząc na to, co on dzisiaj pokazał w tych warunkach na takim finiszu, to może być następny zawodnik, który naprawdę będzie odgrywał znaczącą rolę w wyścigach klasycznych. Oczywiście tych drugich Merksów, drugich Bonenów była cała masa, więc całe szczęście, że to jest Vuelta i to już jest taka końcóweczka sezonu, a nie Tour de France, bo on w Belgii nie miałby lekkiego życia, a tak to może jakoś ujdzie mu to na sucho i będzie jeździł bez większej presji, ale myślę, że Belgowie naprawdę zaczynają mieć znowu następne znakomite pokolenie.
znakomite pokolenie kolarzy, sprinterów i kolarzy specjalizujących się w klasykach, bo Jasper Philipsen zapowiada się na bardzo, bardzo dużego kolarza. No i tyle. Tyle. Jutro znowu górzysty dzień, krótszy, około 160 km, znowu górki. Trudno oczekiwać, żeby po tym, co widzieliśmy wczoraj i dzisiaj, jutro wydarzyło się coś wyjątkowego, no ale kto wie, to jednak zawodnicy decydują o tym, jak się ścigają, może zbierali siły, może jednak w tych warunkach jak dzisiaj, no trudno byłoby coś zrobić, zatem piątek, górki, sobota, duże góry, czekamy na rozstrzygnięcia. Bardzo Wam dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia jutro wieczorem. Mam nadzieję po większych emocjach, chociaż tak jak mówię, ten chłopak Jasper Philipsen, jeszcze raz powtórzę to nazwisko, trzeba doceniać uciekinierów, trzeba doceniać sprinterów, bo robią świetną robotę. To są wielcy, wielcy sportowcy. Dziękuję bardzo, cześć.